Są z nami Szymon i Marta, uczniowie szkoły pijarskiej. Byliście jednymi z aranżerów, osób odpowiedzialnych za organizację imprezy, jaką są Złote Jabłka. Powiedzcie, czym jest ta impreza dla społeczności pijarskiej, czym się ona wyróżnia? Gala Złotych Jabłek jest formą artystycznego podziękowania nauczycielom w trud, jaki wkładają codziennie w edukację nas. I jesteśmy w stanie w ten sposób im podziękować i przyznać nagrody, które wybierają się. W tym roku konwencją tego wydarzenia był Hobbit. Możecie powiedzieć o tym troszeczkę więcej? Tak. Jako jeden z reżyserów zgłosiliśmy się po prostu do naszych opiekunów z propozycją, bo co roku uczniowie tradycyjnie tworzą całe przedstawienie, naszą scenariusz, wybierają kategorie. I po prostu wymyśliliśmy, Hobbit jest dość ciekawym pomysłem, jest to też jedna z lekcji szkolnych i dlaczego by nie. Stworzyliśmy nasz taki mały uniwersum na scenie u nas w pijarskiej szkole. Jakie to uczucie wynagradzać nauczycieli? No, jest to dość takie przyjemne uczucie, kiedy nauczyciel, który dla nas w pewien sposób ważny w różnych kategoriach, na przykład Złote Serce, i wiemy, że nauczyciel jest dla nas takim złotym sercem i jest to możliwość nagrodzenia go za to, co dla nas robi. Albo na przykład nauczyciel mówca, że nauczyciel mówi dla nas naprawdę ciekawe jakieś... Jego lekcje są takie ciekawe, dużo w ten sposób wynosimy. Jest to dla nas taka forma docenienia ich za to, co robią, pokazania im, że to, co robią, jest dla nas dobre, uczy nas i w ten sposób oni sami też mogą w ten sposób ulepszać cały czas swoje lekcje. Bardzo dziękuję Wam za rozmowę. Dziękujemy.